Cześć, z tej strony William, witajcie w Ortanderze, poradniku dla młodego pilota, części 12. Ta część będzie poświęcona kilku rzeczom. Przede wszystkim będzie tutaj mowa o strzelaniu, będzie tutaj mowa o high jojo, czyli wysokim jojo, i będzie tutaj mowa jeszcze tak przy okazji o lądowaniu. Troszkę opowiem, bo teraz po tych dwóch ostatnich patchach zdecydowanie się one różni. I teraz tak, specjalnie wziąłem Shiden Kaya, on ma niby 4 działka, jednak to jest samolot stokowy i jego podstawowa taśma jest, mówiąc krótko, beznadziejna. Można naprawdę sporo złapać od tego samolotu i niewiele się stanie. Zaraz może na załączonym okasku jest B-24. Pamiętacie, bombowce atakujemy, jeśli nam dają taką okazję, od przodu. Jest to bardzo, bardzo miła sprawa. Oczywiście nie atakujemy takich bombowców, które mają, jak PBJ-y na przykład, 12 albo 8 działek z karabinków z przodu, bo to może naprawdę niewesoło wyjść. Standardowo sobie namierzamy, walimy, ile wejdzie, jakiś strzelec poszedł i tyle, i tyle. No tu jest szansa na trafienie pilota, na uszkodzenie kadłuba. Ale tak jak mówię, te pociski są naprawdę słabe, więc można tutaj sobie na spokojnie właśnie urządzać takie pokazy, jak ja teraz. No niestety, ten bombowiec ktoś nam zdjął, poszukamy, może będzie jakiś następny. Chodzi mi, żeby znaleźć taki cel, który wytrzyma dosyć dużo ognia i wtedy będzie można co nieco powiedzieć o strzelaniu z wyprzedzeniem. Większość strzelania z wyprzedzeniem to jest, jak opanujecie, będziecie wtedy bardzo szybko zestrzeliwać wszelkiego rodzaju samoloty. To jest w ogóle takie strzelanie, w które nikt nie wierzył na początku II wojny światowej. Jeden pilot RAF-u właśnie wymyślił coś takiego. Wymyślił, no nie wiem, miał taki już instynkt zabójcy od razu w sobie, że potrafił właśnie tak obliczyć tor lotu w głowie, że nie pocisku, że wiedział, kiedy zacząć strzelać w ogóle zanim ten samolot był w tym miejscu. A tutaj na B-17 właśnie jakaś się pojawiła, może się uda coś pokazać. Większość osób powinno już oczywiście doskonale wiedzieć ze zręcznościówek. Kółeczko podpowiada, jak strzelać z wyprzedzeniem. Niemniej jak nie ma tego kółeczka w bitwach realistycznych, no to robi się mały problem. Dlatego polecam na początku, jak nie możecie sobie ustalić celownika, no to na każdym samolocie naprawdę strzela się inaczej. Brać samoloty z dużą ilością ammo i strzelacie. Zobaczcie, to na początku jest niecelne. Tu już ustaliliśmy mniej więcej, jaki kąt musi być, żeby trafiać. No i teraz na spokojnie sobie będziemy lutować. Widzicie, dużo tych pocisków dinguje, tak jak mówię. Zobaczcie, jaka to jest tragiczna taśma. A teraz dopiero uszkodziliśmy ogon. I teraz, jak widzicie, jakby były jeszcze smugówki, byłoby lepiej. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać. Możecie sobie śmiało mierzyć. To jest 0,3. Już teraz się oddalę, bo jeszcze mnie strąci. 0,3, czyli 300 metrów. To jest taka fajna odległość, która pozwala na bardzo precyzyjne strzelanie, czyli na przykład w silnik, skrzydło, i dzięki temu na spokojnie możecie w coś trafić. Z dalszych odległości to wiadomo, że stara się ogólnie trafić w samolot, a nie w jakąś jego konkretną część. Tak więc jak chcecie mieć ogień skuteczny, to starajcie się zaczynać ostrzał, no już nawet niech nie będzie 0,3, 0,4 z takiej odległości. Wtedy ten ostrzał naprawdę już jest dosyć konkretny, a jak macie małe kalibry typu 7,7, to czym bliżej będziecie, tym ten ogień będzie skuteczniejszy i te pociski będą miały większą moc. A teraz od razu może sobie omówimy lądowanie. Ostatnio stało się to znacznie trudniejsze. Na przykład birkaty podczas lądowania, jeśli się hamuje, robią fikołeczka i tyle było z samolotu. Standardowo powinniśmy się wytracać, tak jak ja, prędkość. Następnie możecie, jeśli chcecie, do góry podnosić nos, to strasznie wytraca prędkość samolotu. Włączacie klapy do lądowania. No, tu jest typowy standardzik, ale tak jak mówię, przy okazji go zrobimy.
żeby tutaj samolot zachowywał się jak najlepiej. Jeśli macie nadmiar amunicji, możecie również, jak samolot jest w pozycji, że ma podniesiony przód, o tak jak teraz, możecie strzelać, to was jeszcze bardziej spowolni, i machać ogonkiem, to są klawisze, już patrzę, Q i E, domyślnie, które sprawiają, że samolot odwraca się, o właśnie w ten sposób. Tam przy prędkości około 60-70 możecie wdusić do oporu, zrobicie takiego małego bączka i się szybciej zatrzymacie. I to tyle, taka filozofia. A jeśli chodzi o lądowanie Bilkatem, które jest aktualnie najtrudniejsze, to albo wyhamowujecie strzelając, albo podejdźcie do lądowania przy prędkości około 200, żeby ta prędkość była bardzo mała i tylko kręcicie Q i E. Ewentualnie można jeszcze delikatnie hamować pulsacyjnie, czyli hamulec puszczamy i tak się bawimy. Tylko no, trzeba uważać, żeby właśnie was szybko nie przewróciło na plecki, byście żółwika nie udawali. I powiem wam, że jety można rozwalić przy starcie, bo już sprawdzałem sobie, bardzo, bardzo fajnie się to robi. Mianowicie lecicie cały czas prosto i dajecie gwałtownie w górę, urwie wam na pół samolot, bardzo efektowne, bardzo fajne. Dlatego też delikatnie startujemy co niektórymi samolotami, zwłaszcza tymi cięższymi albo odrzutowymi, żeby nie mieć takich niemiłych niespodzianek. Dobra, teraz poszukamy sobie jakiegoś samolotu. Fajnie by było, jakby to był Bilkat. Bilkaty są na czwartym tierze najzwrotniejszymi samolotami, dlatego tutaj właśnie zastosowanie High Yo-ya, Low Yo-ya byłoby na nie jak najbardziej wskazane. Ponieważ ja mam tutaj stokowego Shidenkaya, to za nic w świecie nie powinienem być w stanie się z nim kręcić w horyzoncie. No, zobaczymy jak pójdzie, czy w ogóle znajdziemy taki samolot, czy nie. Jak nie znajdziemy, to sobie poszukam jakiejś innej bitwy i może z niej po prostu to zrobię. Póki co jeszcze lecimy tutaj, może gdzieś koło tej 17, coś się będzie kręcić. Są jeszcze dwa samoloty, więc jeśli nie ma poza tą B-17 naszego Birkatka, to go nie znajdziemy. O, Bilkat by Ships. O, proszę. Czyli na pewno jest. Jest nadzieja. Ta B-17 już tutaj płonie. A chłopaki wracają. Dobra. Poszukajmy tego pana w Bilkacie. I spróbujemy go właśnie zachęcić do kręcenia się, czyli nie będziemy go atakować tak, żeby go rozwalić, tylko właśnie straszyć, popukiwać. No, pokażę wam jeszcze raz, że ta amunicja jest naprawdę nędzna i może nie amunicja, ta taśma jest nędzna i trzeba się trochę natrudzić, żeby tutaj coś zrobić. Taki Bilkat, jak traficie na Shidenkaya i nie znacie żadnych manewrów, nie wiecie jak efektywnie latać, to po prostu was rozwali, wykręci was i zniszczy jak chce. Dlatego, no gdzie ten pan jest? Miło by było go dorwać. Pokaż się, wać panie. Na radarze masa kropek. Kurczę, pole bitwy takie nieciekawe. Masa tych stateczków, które nas mogą zestrzelić. No ale cóż, będziemy walczyć w niesprzyjających warunkach bojowych. Jest, super. Dobra, mamy przewagę wysokości. Moglibyśmy na niego spaść go po prostu porządnie ostrzelać i rozwalić, ale tak jak mówię, będziemy chcieli się z nim pokręcić, zmusić go właśnie do zabawy. No to lecimy. To lecimy. Trzeba tego pana trochę postraszyć, by się zaczął właśnie kręcić. No, łapcy kolan. Nie no, muszę go chyba trafić, żeby wiedział, że to nie są żarty. O, elegancko. Zobaczcie, Bilkat się z nami kręci i teraz patrzcie, idę razem z nim w horyzoncie. Zobaczcie, jak ucieka. Zobaczcie, jak masakrycznie ucieka. Nie jesteście w stanie go dorwać, kręcąc się tak jak on. Dlatego zaraz sobie zrobimy sobie, zobaczcie. Już niby go dorywam. To jest tylko złudzenie. Widzicie? Od razu ucieka. A teraz robimy hajojo. Zobaczcie, idziemy sobie ładnie do góry. Do góry i dalej się kręcimy. I zobaczcie, jak na niego wpadamy. Zobaczcie. Ja już mógłbym go dawno minąć. Teraz przerwałem hajojo, żeby pokazać wam, że spokojnie mogę go ostrzelać. Zobaczcie, odpuszczamy. Hajojo. Znowu lecimy sobie, lecimy.
I znowu gościa mam. Znowu mogę walić jak chcę i go. I on już mógł dwa razy spać. Tak jak mówię, ja nie chcę go rozwalać. Tylko go będę straszył. I znowu. Hej, jojko. I do góry, do góry, do góry. I kręcimy się dalej. Gościu odpuścił już nawet manewr. Już nie wiedział, gdzie uciekać. Ale mówię, dorwiecie tym manewrem, dorwiecie prawie wszystkich. Jeśli ktoś nie będzie stosował go w odpowiedzi, albo tam low jojo, no tutaj low jojo nie zrobimy, bo zamienimy się w łódź podwodną i popłyniemy. Ale tak jak mówię, zobaczcie, no gościu nie ma żadnych szans. Teraz już go musimy trochę ukarać, aby wiedział, że no ten pilot nie ma bladego pojęcia o awiacji, na pewno nie oglądał żadnego z moich poradników. No i to jest już pozamiatane. Jak widzicie, możecie się kręcić z samolotem, który kręci się od was znacznie lepiej, który powinien was wykręcić. I tak jak mówię, wystarczy, że znacie jeden manewr, low albo high jojo, obojętnie. Tak jak mówię, low jojo polega na tym, że się kręcicie zamiast do góry, to do dołu i odbijacie z powrotem do góry. Tylko tym się różnią te manewry. No i oczywiście tutaj bardziej pasuje high jojo z tego względu, że mniej się traci energii, no a potem możemy przyspieszać, prawda? Jak teraz zamieniamy sobie, jak jesteśmy u góry, zamieniamy sobie prędkość na wysokość, a potem z powrotem, dobra, dobra, już wreszcie spadł, a potem z powrotem zamieniamy wysokość na prędkość i dzięki temu uzyskujemy, po pierwsze, dzięki takiemu high jojo macie elegancki kąto strzału, jak widzieliście, on kręcąc się tak o, jest na boku. Jeśli wy jesteście nad nim, to idealnie walicie sobie w skrzydełka, walicie po kabinie, możecie rozwalić pilota, możecie silnik uszkodzić, przepłowić go w pół, trafić go od góry w ogon. No, rewelacyjna pozycja. Lepszej nie będziecie mieli niż w high jojo, kręcąc się z kimś. Dlatego myślę, że ten manewr jest, no więc był pokazywany na różnych poradnikach, jak go oglądałem, ale większość osób go jakoś nędznie pokazywała tam samemu czy coś, nie wiadomo co, jak, po co. Tutaj go mieliście możliwość zobaczenia w akcji, w praktyce z lepszym samolotem od was, żeby nie było, tak jak mówię, patrzcie, to jest samolot stokowy, dopiero robię chłodnicę, nic tutaj nie oszukuję, ten Birkat na pewno nie był stokowy, bo się ładnie kręcił. I tyle. Wykręcicie każdego z tym manewrem, no chyba, że już naprawdę macie kłodę. Okej, to by było wszystko, jeśli chodzi o ten poradnik. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Miłego dnia. Hej.